Witam Was serdecznie. Bardzo miło będzie przedstawić Wam firmę Łąga i nasze podejście do analiz Big Data. Pytanie zasadnicze, dlaczego tutaj jesteśmy i czym jest Łąga, co robi i na czym polega model biznesowy? Cała sprawa zaczęła się 6 lat temu praktycznie już w Wielkiej Brytanii, gdzie założyciele Łąga zaczęli się zastanawiać, że jest wiele firm, które w internecie zrewolucjonizowały kilka sektorów naszego życia, od wyszukiwania przez słuchanie muzyki, przez proste transakcje finansowe. Natomiast w kwestii prostej rzeczy, jak jest pożyczenie pieniędzy, cały czas ludzie byli skazani na banki i długotrwały proces i chodzenie po oddziałach. W efekcie tego było całe pokolenie osób, które wychowały się na internecie i były przyzwyczajone do tego, że konsumują usługi online. Jeżeli chcą kupić piosenkę, to nie ma powodu do tego, żeby iść do sklepu i stać w kolejce, wyszukiwać, tylko można w sposób bardzo przejrzysty, szybki i wygodny te usługi kupić. No i pomysł był taki, żeby stworzyć bardzo przejrzystą, szybką usługę pożyczenia pieniędzy. Ideą Łąga jest pożyczenie niewielkich kwot pieniędzy, natomiast wszystko nie zaczęło się tak lekko. O ile ten sukces biznesowy przyszedł później, to jeden z takich zasadniczych problemów, który się pojawił na samym początku, była kwestia oceny ryzyka. Jak sprawić, że osoby, które przychodzą pożyczyć pieniądze online, są wiarygodne. I to, co Łąga stosowała na samym początku, to były tradycyjne bazy ryzyka kredytowego. Odpowiedniki naszego BIK-u, które funkcjonują w Wielkiej Brytanii, czyli Experian, Equifax, które mają miernik zwany FICO, który jest takim scoringiem kredytowym, który w założeniu ma pomóc przewidywać, czy dana osoba poradzi sobie ze spłatą zadłużenia. I okazało się, że jeżeli weźmie się ten miernik i zastosuje się go do zupełnie nowego segmentu, czyli stosunkowo młodych osób, które stawiają często pierwsze kroki gdzieś tam w świecie finansów, do nowego kanału, jakim jest internet i zupełnie nowego produktu, którym jest nie pożyczanie na długie lata i dużych kwot pieniędzy, tylko pożyczanie niewielkiej kwoty do 30 dni, ta miara się zupełnie nie sprawdzała. W związku z tym ilość osób, którym udzielano pożyczek i które nie do końca były sobie w stanie poradzić ze spłatą, była większa niż zakładano i to zagrażało powodzeniu biznesu. Natomiast no, trzeba było zupełnie inaczej podejść do tego modelu ryzyka. Wszyscy na rynku, czyli banki, inni pożyczkodawcy, korzystali z tego i brali to jako, że powiem, taki no, dobrą monetę, że jest ten scoring, używa się go i on działa. Natomiast tutaj nie działał. Na szczęście fakt prowadzenia biznesu w internecie pozwala na dostęp do kompletnie innych danych, które są niedostępne w kanałach offline'owych. Osoby, które przychodzą do Łąga są oceniane na podstawie trzech szeroko rozumianych źródeł danych. Są oczywiście wykorzystywane tradycyjne bazy ryzyka kredytowego, natomiast też bardzo uważnie jest patrzone, jak osoba zachowuje się na stronie, jak się porusza przechodząc przez stronę, czyli takie behawioralne zupełnie dane. I też można sprawdzić obecność osoby w internecie, tak, czyli czy na portalach społecznościowych, czy jakich adresów e-mailowych używają itd. itd. W efekcie jest stworzony taki profil klienta, który w tej chwili ma około 8 tysięcy data pointów. I ten profil jest przepuszczany przez scoring, na podstawie którego jest robiona ocena konsumenta, żeby sprawdzić, czy on poradzi sobie ze spłatą pożyczki, czy nie. Ten model się świetnie sprawdził. W tej chwili jakość portfela, czyli jakby odsetek osób, które nie spłacają na czas, to jest rzędu 7% w Wielkiej Brytanii. To jest dwa razy lepiej niż na przykład karty kredytowe. Czyli wykorzystanie dużych zbiorów danych, rozproszonych, nietradycyjnych pozwoliło ocenić na tyle ryzyko, że decyzja jest lepsza niż przy używaniu tradycyjnych miar ryzyka. To, co różni trochę podejście Big Data, czy nazywam tego szumnie, analizy dużych zbiorów danych, w firmie takie jak Łąga versus inne firmy, które mają to w internecie, są dwie zasadnicze różnice. Po pierwsze, jeżeli jesteśmy klientem Netflixa czy Amazona, to generalnie chcemy być przypisani do właściwego segmentu. Czyli jeżeli jestem miłośnikiem danego, nie wiem, gatunku literatury i tak dalej, to chcę, by rekomendacja z Amazona przypisała mnie do właściwego koszyka. Trochę inaczej wygląda to w biznesie pożyczania pieniędzy, gdzie z założenia mamy klientów, którzy poradzą sobie, klientów, którzy nie poradzą.
Niestety jest tak, że klienci, którym nie powinno się udzielić finansowania, najchętniej by się znaleźli w tym pierwszym koszyku, co sprawia, że ciężko też w przejrzysty sposób zaprezentować cały algorytm, jak działa. Stąd trochę działa taki black box i raczej go traktujemy jak nasz przepis na Coca-Colę. Drugą kwestią jest też to, jest pewna odpowiedzialność, która wynika już dla prowadzącego biznes. Odpowiedzialność wiąże się ze złym przypisaniem, tak? Jeżeli komuś, kto lubi, jest miłośnikiem rocka, zarekomenduje jazz na Amazonie, to się nic strasznego nie stanie. Ryzyko przypisania klienta, który jest klientem niewiarygodnym do segmentu, któremu można dać pożyczkę, jest dużo większe i to dla prowadzącego biznes, i dla tego klienta przede wszystkim też. Ryzyko przy analizach dużych zbiorów danych ma dwa oblicza. Swego czasu przyglądałem się wynikom badań genetycznych, gdzie próbuje się pewne cechy opisać na podstawie genotypu osoby. I tak dotarło do mnie, że tak na dobrą sprawę to prawie każdy mógłby robić badania genetyczne. Wystarczy wziąć 10 osób z jedną cechą, 10 z drugą i przemielić tam te wszystkie różnice w genotypie i coś tam wyjdzie zawsze, tak? No i to jest właśnie problem analizy dużych zbiorów danych, że zawsze coś wyjdzie. Jeżeli się weźmie 8000 punktów danych, to jest dużo ryzyko tak zwanego false positive, czyli tego, że niektóre z tych zmiennych się świetnie skorelują z tym, czy klient jest dobry, czy jest zły, natomiast to dalej nie ma żadnej wartości predykcyjnej, tak? Czyli to, że coś historycznie nam wyszło, w przyszłości się nie sprawdza. Im więcej tych danych, że tak powiem, jest sadlowych, tym większe to ryzyko, tak? Natomiast to ryzyko się zmniejsza, im więcej mamy danych po prawej stronie równania, czyli w naszym przypadku to jest udzielonych pożyczek, czyli fakt udzielenia 8 milionów pożyczek, co oznacza przy naszym odsetku akceptacji kilkanaście milionów złożonych wniosków, bo dla nowych klientów to mniej więcej 1 na 3 osoby dostaje pożyczkę, to oznacza, nie wiem, 15 milionów wniosków przerzuconych przez system do każdego 8000 punktów danych, więc i po stronie danych wsadowych, i po stronie wyników jest dostatecznie dużo informacji, więc ten model może być dość precyzyjny. Także też już tak z punktu widzenia prowadzenia biznesu to się zaczyna robić takie błędne koło z braku lepszego polskiego odpowiednika, tak? Czyli mamy więcej danych, w związku z czym mamy lepiej dopasowany model, w związku z tym możemy pozyskiwać dalej klientów, bo na mniejszym ryzyku to robimy, w związku z tym mamy znowu jeszcze więcej danych i tak w kółko. Natomiast super, że ten model działa świetnie w Wielkiej Brytanii, natomiast to, jak to ma się do Polski, gdzie jednak są po pierwsze inne źródła danych, po drugie klienci się inaczej zachowują. No i po trzecie nie ma tej masy tych 8 milionów klientów w momencie, w którym się startuje. Tu dalej trzeba pewnej takiej, jakby fakt posiadania świetnych algorytmów i tak dalej nie zwalnia, że tak powiem, z myślenia i stawiania pewnych hipotez tego, gdzie są te najlepsze źródła danych, dlatego mimo wszystko, mimo tych wszystkich danych behawioralnych, obecności klienta w internecie, jeden z pierwszych adresów, po których się udaliśmy, to było Biuro Informacji Kredytowej i w tej chwili Łąga jest jedyną firmą, która nie jest bankiem, która bezpośrednio czerpie dane z BIK-u. Natomiast takie rzeczy typu Facebook i tak dalej, sprawdzanie obecności ludzi w internecie, czy wykorzystywanie tego, to jest kwestia jakby dalszej kolejności, tak? Dlatego, że to, o czym mówiłem, jest duże ryzyko tworzenia hipotez, które się sprawdzą po prostu, bo dlatego, że mamy dużo danych, więc trzeba, że powiem, umieć priorytetyzować też te dane, które bierzemy po kolei do analizy, żeby nie stworzyć modelu, który jest oparty o przypadkową korelację. Na koniec jakby co z tego wynika, to jakby to się odzwierciedla w strukturze jakby osób, które pracują w firmie. Myślę, że nie mamy żadnego sprzedawcy, nikogo w operacjach. Proces jest całkowicie zautomatyzowany. Nie ma żadnej osoby, która patrzy na dokumenty, czyli od momentu, jak klient składa aplikację, do momentu, jak ma pieniądze na rachunku, nikt nie widzi żadnych liczb, nikt na to nie patrzy. Jest to od początku do końca zautomatyzowany proces i w zasadzie zespół głównie w 90% składa się czy to z deweloperów, czy to z analityków ryzyka, czy osób działu R&D, które zastanawiają się nad nowymi modelami, źródłami danych. Także to w dużym skrócie. Bardzo dziękuję za uwagę.